Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym berserku. Oczywiście jest to berserk na W52, tytuł mógł was troszeczkę zmylić, że będziemy kończyć z naszym berserkiem, który już tam małymi kroczkami się zbliża do 500 levela. Oczywiście nie mowa tutaj o tym berserku, bo tak jak mówiłem, jest to postać na dosłownie kilka dni, kilka odcinków, maksymalnie 3, dzisiaj właśnie jest trzeci z tej postaci i będziemy na niej kończyć. Ja się tutaj wam rozbiorę do podziemia, zdejmę podki, żebyście mieli tą postać, no bo 74 level, myślę, że nawet większy oczywiście dzisiaj wbijemy, bo jeszcze poklikamy loszki, zanim zakończymy na tej postaci w ogóle grę. Myślę, że okej, to będzie level, żebyście właśnie mieli do podziemia, co prawda berserk, no ale mimo wszystko podstawy tu nie są jakieś mocne ani nic, więc będziecie mieli spoko postać, żeby sobie ją bić, tak jak mówię, w podziemiu, także możecie dopisać. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma naprawdę mnóstwo gier w fajnych cenach. Jak widzicie na ich wyprzedażach, co tydzień są nowe oferty, no i korzystając z reflinka, który macie w opisie, dostaniecie 1 euro na start przy zakładaniu konta, więc myślę, że warto, no i oczywiście oprócz tego daję wam kodzik Neutral, który daje wam 3% zniżki przy każdym zamówieniu. Możemy sobie tutaj na przykład wybrać Resident Evil, no i zobaczmy, najtańsza cena to jest w tym momencie 103 zł. Klikamy sobie kup teraz i pytają nas, czy mamy kodzik rabatowy, więc klikamy tu, wpisujemy Neutral, no i dostajemy, tak jak mówię, 3% zniżki, więc myślę, że naprawdę combo fajne, warto i zapraszam. Ale to zrobimy na koniec odcinka. Na wstępie pamiętajcie o kciuku w górę i subiku z dzwonem. Nie wiem, co wy robicie. Ostatni odcinek prawie 4000 wyświetleń zrobił z tego, co widziałem. No a nawet nie ma, chyba już, może już teraz ma, ale nie miał przed nagraniem tego odcinka nawet 200 łapek, więc w ogóle nie klikacie tych łapek, zapominacie o tym. Także teraz zjeżdżajcie w dół i zostawiajcie tego kciuka w górę. Pisaliście mi dużo opinii na temat tej, powiedzmy, serii, ale to nie jest seria, nie chciałbym tego tak nazywać, bo to jest dosłownie kilka luźnych odcinków z tego serwera i koniec. Więc do tego się w sumie też odniosę. No i co? I tak naprawdę tyle. Napisało mi też dużo osób, że gracie na tym serwerze, że planujecie się tu rozwijać i tak dalej, więc to jest jak najbardziej super. Możemy zaczynać powolutku. Co tu się generalnie zadziało? Bo może was ciekawić. Więc tak, sobota. Mieliście odcinek wieczorem tam wrzucony z tego serwera. Koniec końców skończyłem z 55 levelem. Niedziela, nie klikałem jakoś bardzo dużo, tylko tam delikatnie. Koniec końców skończyłem z 70 levelem, no bo w niedzielę nie nagrywałem odcinka dla was, więc po co miałem sam dla siebie klikać. Także tylko delikatnie. No i wczoraj zrobiłem tylko i wyłącznie awkę i z tego 70 levela wbiłem 74 samą awką. Bo co ciekawe, na tym serwerze były odpalone wszystkie eventy również w poniedziałek, czyli mieliśmy łącznie 4 dni wszystkich eventów. Coś im się zepsuło, coś nie zadziałało, nie wyłączyły się te eventy w nocy, tam z niedzieli na poniedziałek, no i przez to właśnie jeden dzień dłużej. No i wiadomo, nie mogli tego wyłączyć w trakcie dnia, no bo to było strasznie nie fair, bo niektórzy już zrobili jawkę tego dnia, niektórzy jeszcze nie zrobili, więc niektórzy by mieli przewagę, także już zostawili do końca dnia i dopiero poczekajcie, i dopiero dzisiaj tak naprawdę, dzisiaj jest pierwszy dzień na tym serwerze, czyli we wtorek, gdzie nie ma odpalonych wszystkich eventów, także no bardzo mocny start i powiem wam, że ten serwer jest naprawdę mocny. Zobaczcie, jakie tu są levele, no masa leveli 200+, W52, niby taki numer niepozorny, co prawda dużo osób przechodzi tutaj z tego speed serwera, więc no jakby, no pewnie tam mieli dużo grzybów kupionych i po prostu sobie przenieśli na ten serwer, no ale mimo wszystko zobaczcie sami, że jest to naprawdę mocny serwer, no bardzo tutaj dużo już 100+ leveli tak naprawdę. Oczywiście te 4 razy eventy przez, no 4 razy event, no można tak powiedzieć, powiedzmy, przez 4 dni oczywiście pomogły i to bardzo, no bo sami widzicie, jak to wygląda, no ale jednak mimo wszystko sporo mocnych graczy, naprawdę zdziwiłem się tak naprawdę. No i pupilki to może nieważne, ale podziemia. Zobaczcie, mamy dzisiaj wtorek, czyli piąty dzień serwera. Ja chyba na W50, gdzie naprawdę bardzo tryhardowałem, miałem chyba w środę podziemia, natomiast tutaj już 20 osób, już wczoraj 19 osób, czyli po 4 dniach miało podziemia. Dzisiaj doszła 20 z tego, co widzę, no i jeszcze pewnie do końca dnia troszkę ich dojdzie. Także no powiem wam, że naprawdę mocny serwer, kurde, to W52. Takie niepozorne, a jednak mimo wszystko dość mocne. No i okej, jak tu stoimy z zochami? Tak jak mówię, no ostatni raz coś klikałem piątego.
bo nic nie miałem, no nie klikałem wczoraj, bo po prostu nie, stwierdziłem, że dzisiaj nagram ten odcinek i tyle, więc tutaj ostatnie lożki 5 grudnia, wczoraj tylko awka, no ale awka dużo mi da level, bo aż 4, dlatego, że właśnie były jeszcze te eventy włączone, no i okej, możemy zaczynać, tak jak mówię, jeszcze dzisiaj tu poklikamy, tyle mam lochów zamkniętych, tutaj mam ołtarz szmaragdowej łuski i możemy sobie znaleźć kluczyk do kolejnego lochu. Klepsydry nas nie interesują, już chyba nawet tutaj dzisiaj nie będę zbijał ławki, żeby po prostu... O, już mamy kluczyk, żeby po prostu nie wbijać wam jeszcze dodatkowych statystyk na czawkę, no ale w sumie dla levela może zrobię, żebyście mieli wyższego do tych podziemi, to zobaczymy. Aha, no i jeszcze oczywiście pamiętajcie o używaniu kodu NEUTRAL52, będzie on ważny, mimo że ja kończę tu grę, to będzie on ważny do 16 grudnia. Jeżeli się nie mylę, no i można go użyć do 20 levela. Jeżeli go użyjecie i nie dostaniecie nagrody, to możecie spróbować zdjąć i założyć broń, albo się przelogować i wtedy ta nagroda powinna wskoczyć, bo nieraz tak te kody działają. Zresztą nie tylko te kody, nieraz osiągnięcia tak działają, że dopiero wskakują, jak się zdejmie, założy broń i tak dalej. Więc, no i oczywiście tak jak mówię, do 20 levela, więc jak macie wyższy, no to on wam po prostu nie zadziała. Dobra, no i co? I lecimy. Lecimy z lochami. No tutaj to będzie naprawdę, będziemy szli jak przecinaki. No bo jednak te statystyki mamy mimo wszystko mocne jak na ten level, bo pamiętajmy, że ja tych lochów długo nie klikałem, to pierwsza sprawa, no a druga sprawa, ten kolejny dzień eventu naprawdę nam te statystyki zboostował, no bo to było wiadomo, chociaż tu jakiś ten, no ale broń też mamy starą, może jakieś broni sobie zaraz poszukam, no ale musimy pamiętać, że... to jest dodatkowy event Golda, nie? Więc no te statystyki naprawdę, naprawdę mocne nam tu mimo wszystko wskakują. Zaraz zobaczę, jakie mi w ogóle tam poleciały przedmioty, bo widziałem, że tam niektóre fajne. Dobra, mamy 80 level, jak widzicie. 136 to jest rosiczka bagienna, czy to jest mag? Tak, to jest mag, dobra, no to ona pada i to bez większych problemów, tak mi się przynajmniej wydaje, dokładnie. Dostaliśmy jakąś broń, teraz mamy okrutnego gremlina. No i tutaj ten smog zdecydowanie powinien nam paść. To jest 122 level, więc no w tamtym lochu już zdecydowanie mocniejsi są przeciwnicy. No i właśnie, no tak te levele sobie tutaj lecą. No i tak jak wam mówię, większych problemów tu zdecydowanie nie ma. Król Jaszczur 130, no i zobaczcie, kolejny bosik pokonany. Co prawda ja tu mam dla was bardzo dużo rzeczy zapisanych, ale nie wiem, czy nam się to chce w ogóle oglądać, ale to jeszcze na koniec zobaczymy. Dobra, mamy coś takiego. To jest w sumie nie najgorsze, plus 18, ale czy ja chcę to w ogóle zmieniać? Jaki tu jest gemik? To bym musiał gemu znowu szukać. No dobra, powiedzmy, że to sobie zmienimy. Zaraz będziemy mieli kowala też, ale to nieistotne. To akurat bardzo się tym nie skupiamy. Tu w ogóle bardzo fajne rękawiczki. No już te epiki są chyba albo z niedzieli, albo z soboty, więc no bardzo dawno temu. Dobra, poczekajcie. Poszukamy sobie może jeszcze broni, zanim ja w ogóle przejdę dalej. Tylko musi być broń z dziurą, przynajmniej na razie. Mamy coś na siłę szczęście plus 34. To nie mamy epik, zobaczcie. Bardzo szybko nam wyleciał, ale no bez dziurki to nie kupujemy. Mamy kolejną broń zręczność szczęście. No jakoś broń z dziurą i żeby była, no o, zobaczcie, bardzo fajny rozrzut, co prawda siła i wytrzymałość, ale tymczasowo może być, no i okej, to sobie na razie, albo to w ogóle posprzedajemy, no i muszę teraz znaleźć dwa gemiki na siłę, to może być, powiem wam, dość duże wyzwanie, no ale zobaczymy, czy nam się to w ogóle uda. Tu mi się w ogóle wszystko nagrywa, wszystko działa, tak, bo mówię, że już zacząłem klikać, zacząłem tutaj wbijać dużo leveli, no a jakby się nie nagrywało, to była naprawdę duża lipa. Dobra, mamy duży na siłę, to jak najbardziej sobie bierzemy go do broni, no i jeszcze jeden. Okej, mamy przy okazji osiągnięcie odblokowane, o kurde, nie chciałem tego robić, anulujemy budowę, żeby tutaj więcej nie płacić. No i dobra, lecimy teraz dalej, jeszcze jeden, no to niestety na HP, ale lepsze od tego niż mamy, więc niech będzie. Tu sobie posprzedajemy, no i lecimy dalej. Powiem wam, że wczoraj, albo nie, nie wczoraj, w niedzielę szukałem gemów na siłę. Naprawdę wydałem chyba 200 grzybów na skipy, żeby znaleźć bodajże 2 gemy na siłę, gdzie skip mnie kosztuje 4 grzyby. No to pomyślcie sobie, ile tych gemów innych. Zresztą widzicie, jak to teraz leci. W ogóle ciągle nawet na HP lecą dość często, a na siłę niestety nie. No to jest przerąbane. Przerąbane, powiem wam szczerze, ale to dopiero wczoraj, przez weekend generalnie, albo w niedzielę, tak jak mówię. Piątek, sobota, w zasadzie głównie sobota mi te gemiki nawet sensownie leciały, ale tutaj no jeżeli chodzi o
te następne dni, no to powiem wam, że jest tragedia. Dobra, tu sobie posprzedajemy, te gemy na razie zostawimy, no i okej, lecimy dalej i mamy na siłę. Dobra, no po wielu próbach udało nam się, cyk, cyk. No i dobra, mamy naprawdę bardzo fajną broń, mamy też okrutnego gremlina, zobaczymy, czy on nam padnie. Nie pamiętam, powiem wam szczerze, od którego levela jest kolejny klucz. Nie wiem, czy nie od 85 albo od 90, nie mam totalnie pojęcia, totalnie już zapomniałem, jak to działa. Ostatni start serwera był w sumie niedawno, bo ponad miesiąc temu, no ale wiecie, jak to jest, zapomina się o takich rzeczach. Dobra, tu w ogóle mamy, o, ktoś mnie bije, ale tu w ogóle mamy, no mogę wam pozapisać, ten król jaszczur, tu mamy tego gremlina, no ale nie wiem, czy będziemy to oglądać, na razie, w każdym razie niech będzie. No i dobra, mamy 87 level, no i teraz pytanie, kurczę, nie pamiętam totalnie, nie przygotowałem się do odcinka, gdzie był kluczyk do kolejnego lochu. Wydaje mi się, że od 80 albo od 95 to był. Sekundka, ja sobie tutaj zaraz zerknę, tylko muszę, jak to komenda na Discordzie, wiecie, bo ten Discord teraz, jak to forum nie działa, to powiem wam, że ten Discord to jest jedyna taka nasza jakaś pomoc. No i tutaj są, tylko jak to się nazywało, fag oczywiście, chodzi o tutaj, no wiecie, o co chodzi, nie o to brzydkie słowo, w każdym razie Fuck Dungeons chyba się wpisywało, jeżeli się nie mylę, czekajcie, Fuck Dungeon List. A u nas, u mnie chyba na Discordzie jest przypiętych, kiedy się co odblokowuje. Sorry za to klikanie, o jest, dobra, mam. No i teraz mamy tak, level 80+, czyli już dawno mogę to odblokować. I to jest, klucz jest w questach. No i teraz ja nie mam w ogóle klepsydr, więc muszę sobie, szkoda, że nie kupiłem, jak tamte 10 nam wyleciało, no ale to już trudno. Znowu epic, w ogóle zobaczcie, chyba weekendu epickiego w dalszym ciągu nie wyłączyli, kappa, ale nie będziemy tego kupować, no bo mija się to z celem. Lecimy sobie tutaj dalej, no póki co szukam znowu epic, to akurat coś dziwnego, że tak często lecą. Dobra, jedna klepsydra jest, no ja bym chciał 10 klepsydr. Oczywiście nie kupujcie totalnie klepsydr, tak jak ja to robię w tym momencie, to się totalnie nie opłaca, jest to waste of gold. I właśnie, teraz mi się przypomniało, może przejdziemy do tego komentarza, bo jedna osoba, naprawdę rozbudowany komentarz napisała, że seria z tego berserka wygląda, jakby była robiona na siłę, jakby, o, teraz mamy 10, jakby ktoś mi kazał ją nagrywać albo coś takiego. No nie, nikt mi totalnie nie kazał nagrywać serii z tego serwera, no bo po prostu nie, jakbym nie chciał tego robić, to bym nie musiał, więc tu po prostu chciałem to nagrać, bo nowy serwer to jest zawsze hype, zawsze dużo nowych ludzi dołącza na kanał, dużo nowych ludzi gra po prostu na tym serwerze, tak na serio, jest to ich pierwsza albo któraś z kolei postać, ale taka na poważnie, no i po prostu chciałem się zjednoczyć. Wiem, że dużo ludzi jakby będzie śledziło to przynajmniej przez pierwsze dni, dużo ludzi może się właśnie poczuć spoko, że razem z nimi gram albo coś takiego, więc no totalnie nikt mi nie kazał na tym grać, bo bym nie musiał tego robić, ale chciałem to zrobić for fun, żeby coś się działo na kanale, tak jak mówiłem, kilka odcinków. Dlaczego co chwilę mówię, bo właśnie ja tam odpisałem tej osobie, no ale teraz się odniosę generalnie, dlaczego ciągle mówiłem, żeby tak nie robić, jak ja robię? Dlatego, że dużo osób się może wzorować na mnie, co jest oczywiście złe, jeżeli chodzi o tą konkretnie serię, no bo ja tutaj wiele rzeczy robię nie tak, jak powinno się. Dlatego wolę to zaznaczyć po prostu, że nie róbcie tego tak albo coś, żeby wiadomo, ludzie po mnie nie powtarzali, bo potem sobie mogą zepsuć postać albo stracić głupio grzyby albo coś takiego, rozumiesz, o co chodzi, i generalnie rozumiecie, bo głównie się tu odnoszę do tego, tej osoby właśnie, która napisała ten komentarz, no ale też generalnie. No i też właśnie ta osoba mi napisała, że ona woli oglądać serię, jak się ktoś stara, jak tam, no nie robi tego tak głupio albo coś. No i właśnie to też mnie zdziwiło, no bo na tym kanale kto jak kto, nie? Większość youtuberów naprawdę robi to na odwal, po prostu nagrywa, nie wiedzą o tej grze za wiele i po prostu klikają tak o bezsensownie, czyli robią mniej więcej to, co ja właśnie na tym berserku podczas tych kilku odcinków, ale oprócz tego ja mam chyba 6 serii, możesz zresztą nawet policzyć tutaj, jak sobie spojrzysz, mamy tak, poczekaj sekundkę, jedna seria, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, 7 serii, na których naprawdę od pierwszego levela tak naprawdę się staram, nagrywam regularnie z tych postaci, pokazuję mniej więcej, jak to rozwijam i tak dalej, no więc kto jak kto, ale no jak ja sobie zrobię takich kilka odcinków z byle jakiego serwera, takich luźnych, gdzie po prostu klikam tagą na pałę, no to myślę, że naprawdę dziwne, nie? Dla mnie to jest dziwne, że ktoś akurat mi coś takiego zarzucił, no bo na tym kanale jest naprawdę
naprawdę dużo serii, gdzie może sobie obejrzeć właśnie takie serie, gdzie się ktoś stara tak jak lubi, bo ja na tych innych postaciach się staram, bo gdybym się nie starał, to bym na nich po prostu nie grał, no bo to jest strata czasu, nie? Więc no to takie, to taka moja odpowiedź jakby na to. Może faktycznie ja nie nadaję się do takich serii, gdzie po prostu nagrywam kilka odcinków z danej postaci i ją porzucam. Może faktycznie coś w tym jest, niektórzy to mają we krwi i niektórzy robią tak bardzo często. Kto ma wiedzieć, o kim mówię, ten wie, ale ja może faktycznie się do tego nie nadaje, no bo ja jak już zaczynam gdzieś grać, no to może nie umiem po prostu się nie starać, nie? O, w tym sensie. Dlatego się to źle ogląda, no ale mimo wszystko myślę, że git, raczej większość opinii o tych pierwszych dwóch odcinkach było pozytywnych. Dzisiaj też zobaczcie, no ogromny progres, już wbiliśmy prawie 20 leveli i wbijemy, myślę, może nawet setny sobie dobijemy, żeby to było takie fajne zwieńczenie tej postaci. Także no tak jak wam mówię, nie wiem, dziwi mnie ta opinia, znaczy inaczej, opinia mnie nie dziwi, dziwi mnie bardziej, że właśnie ktoś wrzucił mnie do jakby jednego worka z tymi youtuberami, co tam tylko bezmyślnie klikają i tak dalej, bo to akurat no jest dziwne, patrząc jak ten kanał generalnie wygląda. No ale trudno, no mówi się trudno, wiadomo, nie każdemu się dogodzi, no ale ja też widzę, że może faktycznie takie serie na start serwerów, serie, ciągle mówię, że to są serie, ale to nie jest seria, nawet nie powstała osobna playlista, to jest po prostu wrzucone do jakiejś losowej playlisty, po prostu kilka odcinków i tyle, trzy tak naprawdę, dzisiaj jest trzeci i dzisiaj jest ostatni, więc no dziwiło mnie to, nie? Dziwiło mnie to, że ta osoba miała taką opinię, ale oczywiście jeżeli oglądasz, to tak jak mówię, szanuję ją po części, mimo wszystko się z nią zgadzam, ale jeżeli lubisz oglądać serię, gdzie się ktoś stara albo coś, to zapraszam na inne serie, na tak naprawdę, o dobra, padł, na tak naprawdę każdą inną, oprócz tego Berserka, na którym teraz jesteśmy, bo tam myślę, że znajdziesz coś dla siebie. No i tyle, nie? To tak chciałem się do tego odnieść, bo to w zasadzie mnie dziwiło, no ale trudno, nie? Dobra, mamy 95 level, poczekajcie sekundę, 95 level to jest bodajże kolejny loch, dokładnie, klucz jest w misjach również, okej, okay, no to go szukamy po prostu. O, zdobyliśmy w ogóle, zobaczcie, jajko tutaj, w sensie gniazdo z pupilami, jajeczka, no ale akurat to nie jest dla nas jakieś bardzo wow, bo my chcemy kolejny kluczyk, dobra, cyk, cyk, no i lecimy teraz do tego lochu, zobaczymy, może setny level nam się uda jeszcze bez zmiany broni, mamy jakieś buciki, zobaczcie, bardzo mocne, no to je jak najbardziej podmienimy, tylko że po raz kolejny musimy szukać gemiku na siłę. No i teraz pytanie, czy wypadnie nam on w miarę szybko, czy znowu niestety nie mamy już miejsca. To w ogóle posprzedaję, po co mi to? To jest cyk, cyk, tutaj mamy cyk, cyk, dobra. No i zobaczmy, czy coś więcej tutaj zrobimy. Oczywiście, o, mamy Graala, zobaczcie. A, i w ogóle klasera nie robiłem chyba od soboty. To taka ciekawostka, jak widzicie, na ostatnim odcinku w sobotę miałem chyba 51 albo 52, teraz mam 54, więc to kolejna sprawa, że no tak to niestety wygląda. Dobra, dostaliśmy osiągnięcie Lancelota, możemy wrzucić tutaj ten gemik, te sobie posprzedajemy. No i okej, może w sumie broni poszukam. O, zobaczcie, ile mi rzeczy tu w ogóle mryga do klasera, ale to mnie nie interesuje. No i teraz siła szczęścia. Znowu tracimy trochę HP, tracimy trochę siły, no ale zyskujemy naprawdę fajny rozrzut, ale dobra, może jeszcze poszukam. Siła szczęście plus 24 również, zobaczmy tutaj lipa. No, powiem wam, że to jest w miarę okej. Tracimy trochę siły, zyskujemy HP, no i dostajemy też fajny rozrzucik 24 średnie, jak najbardziej git. Dobra, czyli znowu ja muszę poszukać gemiku, zapomniałem, że to jest właśnie konsekwencja zmiany broni kolejna. No ale okej, lecimy dalej, zobaczymy, mamy gemik na siłę, więc to jest git, 150 już nawet, pyk, pyk, no i dobra. I chyba dobijamy setny level w tym momencie, tak mi się przynajmniej wydaje, że raczej uda nam się to zrobić. Robić czarny upiór 140 level. Teraz mamy kolejnego Dragora Mrozu, który jest wojownikiem, no ale chyba też mimo wszystko, a ja w ogóle już mam kowala, to już mogłem w razie czego nawet bronię bez dziury brać pod uwagę, ale to już nieistotne. Dobra, 98 level, no i upadły mnich jest zwiadowcą, z tego co widzę, na zręczność. Tak właśnie wygląda wbijanie leveli, tylko że w tak naprawdę drugim, trzecim dniu, nie, to powinniśmy wszystko robić, teraz to idzie jeszcze łatwiej, no bo jesteśmy bardziej wzmocnieni, mamy lepsze statystyki i inne pierdoły. No ale jak sami wiecie, dobra, 99, jak sami wiecie,
No, miałem ten przestój, nie nagrywałem dwa dni, bo tak naprawdę, tak jak mówię, no co, chciałem sobie zrobić przerwę, nie? Chyba wam to w sobotnim odcinku mówiłem, że wypadałoby w końcu tą przerwę zrobić, bo naprawdę dużo odcinków od paru dni wam rzucałem, praktycznie codziennie, jeden odcinek albo dwa, także no naprawdę sporo. Dobra, jesteśmy bohaterem, mamy setny level osiągnięty, przelogujemy się tu, bo nam się zbugowały lochy, no i teraz istota pozaziemska, która jest magiem, więc również padnie pewnie bardzo, ale to bardzo łatwo, no przynajmniej taką mam nadzieję. Dawaj, halo, okej, dziękuję bardzo, że padłaś. Teraz mamy smoka obłędu, smok obłędu to już jest 170 level, nie chcę wam tu, kurde, zobaczcie ile statystyk, w sensie ile osiągnie z nią wleciało, chyba 4, bo nam dało łącznie 20 statystyk, nie chcę wam tu bardzo jeszcze tego berserka jakby wzmacniać, powiem wam szczerze, żebyście mieli łatwiej w tych podziemiach z nim. No ale jednak jakbyśmy jeszcze jakiegoś locha chcieli kliknąć, tu mimo wszystko, tu możemy dobić do 300, żeby było ładnie równiutko, tu możemy dobić to szczęście do 500, zobaczymy, raz, dwa, okej, jeszcze 12 tam było, jeszcze jeden, dobra, jest git, no i okej, teraz sprawdzamy tego ducha wulkanu, czy uda nam się go kliknąć, czy też nie, jesteśmy na bardzo dobrej drodze do tego, żeby wbić menadżera areny dzisiaj. Oj, nie chce mi się z nim znowu bawić, miałem W50, ledwo skończyłem na W50, teraz jest Z40, z którym na którym się z nim bawię i tam co chwilę resetuję i inne pierdoły robię, no i pewnie jak skończę na S40, to znowu gdzieś tam zacznę, nie? Teraz takim moim celem, mówiąc szczerze, to jest W55, nie? To będzie znowu okrągły serwer, znowu fajny, do tego czasu wbiję 500 level, wydaje mi się, że na berserku, no i na paladynie w zasadzie będę blisko wbicia 500 levela, więc może na tym właśnie W55 któraś z tych dwóch klas postaci. W teorii nie mam też zwiadowcy jeszcze, ale nie chce mi się na razie zwiadowcą zaczynać, zwłaszcza, że dopiero co zacząłem zabójcą, gdzie te klasy są no bardzo podobne, no ale nie wiem, to jeszcze zobaczymy. Dobra, to tak, tu już nie klikamy, bo i tak nie damy rady z tego co widzę, także mija się to z celem, mamy 102 level, jak to wygląda na tle gildii? W sumie nie tak źle, mówiąc szczerze nie tak źle, jesteśmy w pierwszej połowie, no tak jak na to, że gramy totalnie na odpiernicz i mamy 54% klasera w 6 dnia, nie, dzisiaj jest który dzień? 5? Poczekajcie, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, tak, 5, dobrze liczę, 5 dnia, no to jest lipa, w sumie kurczę, to ja bym musiał jeszcze... No klepsyd mam zaledwie 12, to dobra, wiecie co, to po prostu zrobimy sobie tak, że będziemy brać najdłuższe misje. Oczywiście również tak nie róbcie, to jakby zaznaczam, żeby nikt się na mnie nie wzorował, żeby, chociaż nie, no bo ja mimowolnie tutaj jakby biorę te misje, które mi się najbardziej opłaca. No jeszcze jeden level bym chciał wbić, nie, z tej samej awki, bo dwóch to raczej nie wbijemy, chociaż no mamy tu jeszcze, o, mamy klucz do kibla w ogóle, zobaczcie, wszystko nam pięknie leci, jak tego nie potrzebujemy. Jakbym chciał, żeby mi od razu po setnym levelu poleciał klucz do kibla, tu już drugi, jakbym chciał, żeby po 25 tysięcy one chodzą, ej, to one nie są wcale takie tanie. Jakbym chciał, żeby mi od razu po setnym levelu poleciał na postaci, na której mi zależy, no to pewnie by nie poleciał, no ale tutaj, tu jak sami widzicie, idzie to bardzo, bardzo sprawnie. Dobra, no i co? Ile nam tu brakuje? No jeszcze trochę nam, kurde, brakuje do tego levela. Zobaczcie, dostaliśmy osiągnięcie. Właśnie to jest to, o czym mówię, że nieraz coś po prostu musimy zrobić w gierce, żeby nam to... Oj, tam klepsydrem i snem. Żeby nam to osiągnięcie zaliczyło, więc no nieraz tak to wygląda. No ale trudno, co zrobić? Poczekajcie, no chciałbym jeszcze 10 opak klepsy. Czy ja bym tu dobił ten level specjalnie dla was? No nie wiem. Powiem wam, że nie wiem. O, jest 10 klepsydr, super. No i zobaczmy. Będziemy brać na expa, żeby faktycznie może nam się udało ten 103, dostaliśmy jakieś jajko, które nas za bardzo nie interesuje, tutaj ta piątka będzie lepsza, kolejne jajko, no tutaj to powiedzmy, że to, w sumie to jeszcze chyba jedne te klepsydry by nam się przydały, ile nam zostało, poczekajcie, 157, nie spojrzałem, weźmiemy tu 3, ej, no to może wbijemy, powiem wam, tutaj, dobra, to weźmiemy tą misję po prostu, no i tu 2,5, dobra, to weźmiemy tą, żeby nam dała więcej expa i chyba jeszcze jedna, dokładnie, i ta powinna, dobra, wbić nam level, okej, czyli nam zostanie jeszcze, no, ponad jeden pasek, ale już raczej 104 levela nie wbijemy, także jest git, możemy sobie te jajeczka użyć, bo to i tak nie robi nam różnicy, tutaj sobie...
Aha, bo to ten stary klucz, dobra, to nieistotne, tu sobie to sprzedajemy. No i co? I tak właśnie wygląda nasz berserk, tak wyglądają kilka dni gry na tym berserku. Setny level udało nam się dzisiaj wbić, także jest to okej. Co ciekawe, wyprzedziliśmy Gilmaka i Demonko, no ale oni grają jakby magiem i oni się starają, w sensie magiem i tym... Brakuje mi słowa, paladynem oczywiście, już zapominam tych klas postaci. Oni grają magiem i paladynem, co za tym idzie, no jest im o wiele ciężej te levele wbijać aniżeli nam berserkiem. No i zobaczcie, no oni tu mają 65-64% klasera, tu w ogóle w okolicach mojego levela już mają właśnie w okolicach 65, no a my z tymi 50 pewnie jakoś 5 dokładnie. Dobra, no i co, czy ja wam coś tutaj mam ciekawego do pokazania? Chyba nie będziemy tych walk oglądać, no ja wam tu pozapisywałem tego odgroma, ale chyba szczerze mówiąc mija się to z celem. No mamy, nie wiem, może jakichś magów zobaczymy, ale z magami no to raczej... No tu zobaczcie, żywy jak ognia na przykład. Z magami no to sprawa jest prosta, czyli właśnie seryjka, jakieś kryty, no i to pada. Mieliśmy dzisiaj jeszcze jednego maga, tylko nie pamiętam jak on się nazywał. Istota pozaziemska, dokładnie. Z nim też tutaj pewnie jakaś seryjka, 5-6. O, zobaczcie, daliśmy, zobaczcie jak on nam bije w ogóle, jeden hit za prawie całe HP, no ale tutaj to działa w dwie strony, nie? Albo mag nas zwanshotuje krytem, chociaż tutaj nawet nie krytem, prawie nas zwanshotował, albo my go zwanshotujemy serią, więc to jakby w miarę jest zbalansowane, powiedzmy. Na tym berserku, patrzcie, ile w ogóle tu nam lochów popadało, coś pięknego. No i zobaczmy, czy jeszcze jakieś ewentualnie króla jaszczura możemy obejrzeć, bo to jest mimo wszystko boss, więc może być ciekawe. No ale teraz ta gra wygląda tak na tym etapie... Jezu, ale mam tragiczne włosy. Ta gra wygląda tak na tym etapie, że po prostu no te lochy padają jeden po drugim, nie? Tutaj generalnie bloków za bardzo nie ma, zwłaszcza jak jeszcze przez te pierwsze 3 dni, a w tym wypadku tego serwera 4 mamy włączone wszystkie eventy. To jest w ogóle wow, jeżeli chodzi właśnie o jakby to, jak to pada w porównaniu do tego, jak ta gra wyglądała kiedyś, gdzie te pierwsze lochy to już było wyzwanie, było z tego co pamiętam w ogóle tylko 10 lochów, a nie tak jak teraz tyle, że jest cała mapa i tutaj jeszcze strefa mroku, kolejna mapa, więc no tak to po prostu wygląda. Dobra, czy ja wam coś tu jeszcze mam ciekawego do pokazania? Tu mamy, kapitan korsarzy, to w sumie, ale to jest 61 level, to już dawno. Może z tych, co ja wam tu nie pozapisywałem, bo ich tu troszkę jest, tylko że... O, zobaczmy może, a nie, to nie jest, myślałem, pomyliło mi się, to jest ten, którego nie mogliśmy kliknąć. Co my tu jeszcze mamy z takiego, chyba, że to, nie, to też nie, to poczekajcie, jak to wygląda, no nie, no bo, bo to jest duch wulkanu, okej, mylą mi się te nazwy, bo to są praktycznie te same, bardzo podobne potworki. Tu mamy czarny upiór, dragor mrozu. No to nie, w sumie żadnych lochów takich nie wiadomo jak istotnych nie mamy za bardzo. Chociaż no nie, nie mamy, no tak, dobra, bo tu jest to toksyczne drzewo, więc nie. Okej, to by było na tyle, dziękuję wam pięknie, że mi towarzyszyliście podczas tej, nazwijmy to serii, ale to nie jest seria trzydniowej. Oczywiście teraz zdejmujemy wszystkie itemki. Tak jak wam mówiłem, zdejmuję wszystkie itemy, no niestety tu muszę raz, dwa, trzy posprzedawać, więc sobie zrobimy cyk, cyk, cyk. Jesteśmy golasem, no i teraz oczywiście standardowo usuwamy tą podkę, usuwamy tą. No i to wszystko. 103 level, będziecie mieli myślę, że spoko do właśnie waszego podziemia, żeby mnie tutaj atakować, więc możecie wpisać na listę. Ja tej postaci nie usuwam, ona sobie tutaj będzie na tym serwerze, niech po prostu sobie będzie. Pamiętajcie o tym kodziku, on jest jeszcze ważny do 16 grudnia i do 20 levela możecie go używać, także kto chce zacząć sobie grać, to w ogóle link w opisie też zapraszam, on już was przekierowywuje właśnie do W52, to pierwsza sprawa, no a druga sprawa jest taka, że możecie, jeżeli wam się chce wrócić do gierki, to jest ok moment, bo ten serwer jest w miarę nowy, więc tutaj jeszcze będzie dobry moment, żeby się załapać po prostu do ewentualnej topki w późniejszym etapie, niż startować na jakimś starym, wiadomo o co chodzi. Tyle, więc ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Myślę, że będziemy częściej robić coś takiego, że jak będą nowe serwery, to zakładać jakąś klasę postaci, coś tam poklikać for fun i po prostu na niej zakończyć, tak jak mówię, po około 3 odcinkach. No a kolejna seria z nowej postaci, taka na poważnie i na stałe, to myślę, że będzie właśnie na W55, ale to jeszcze nie jest pewne. Na razie mamy W52, więc jeszcze...
Tak naprawdę no, dwa serwery przed nami i ewentualnie ten trzeci by był właśnie tym docelowym. To jeszcze zobaczymy. Nie ma co jakby planować tak w przyszłość. Wszystko się okaże. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę. Subskrybujcie dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha. I w zasadzie tyle. Jeszcze raz dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!